Dzień dobry Państwu. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu poświęconego problematyce przyjaźni. Jest to temat, jak mi się wydaje, uniwersalny i ponadczasowy, bo związany z najbardziej podstawowymi potrzebami naszymi jako ludzi, jako bytów rozumnych. Temat przyjaźni Tomasz podejmuje na kanwie rozważań Arystotelesa, przy czym umieszcza go troszeczkę w innym kontekście, tak jak dla Arystotelesa jako przedstawiciela kultury starożytnej ten wymiar społeczny natury ludzkiej, tworzenie wspólnot państwowych i aktywność w życiu państwowym są bardzo ważne i przyjaźń umieszcza w takim kontekście i w takim, chciałoby się powiedzieć, sosie. Tak Tomasz Zakwinu skupia się bardziej na życiu prywatnym, osobistym człowieka, na jego potrzebach naturalnych, które realizuje jako byt rozumny. Zapraszam Państwa jeszcze raz serdecznie do wysłuchania tego wykładu. Szanowni Państwo, tak jak wspominałam, relacja przyjaźni wiąże się z społecznym wymiarem natury ludzkiej, czyli wiąże się z faktem, że człowiek potrzebuje do życia innych ludzi. Może to określenie, że człowiek jest animal sociale, brzmi nieco na wyrost, ale takie są troszkę fakty, że my bez innych ludzi nie będziemy dobrze funkcjonować i się rozwijać. Przyjrzyjmy się temu wyjaśnieniu społecznej natury człowieka. Jakie są uzasadnienia? Na co Tomasz zwraca uwagę? Po pierwsze, zwraca właśnie uwagę na to, że aby prawidłowo żyć i się rozwijać, potrzebujemy innych ludzi. I teraz to się wiąże jakby z całym wyposażeniem człowieka, z tym, jacy jesteśmy, kim jesteśmy z naszą naturą. Otóż jesteśmy bytami duchowo-cielesnymi, rozumnymi i potrzebujemy zarówno do tego cielesnego rozwoju innych ludzi, jak i potrzebujemy ich do rozwoju duchowego, do zdobywania usprawnień, do rozwijania się, do nabywania pewnych umiejętności. Bez najbliższego otoczenia, bez miłości tych osób, bez ich troski nie będziemy funkcjonować, nie rozwiniemy się, wiemy, że bez tego ludzie cierpią, chorują, czasem wręcz umierają. Więc bez tego nie będzie normalnego rozwoju człowieka. Kolejna sprawa to to, że jeśli już żyjemy we wspólnocie, chociażby takiej małej, rodzinnej, małżeńskiej, to warto ją dobrze organizować. Dobrze organizować, czyli jak? No, zgodnie z tym, jakie jest nasze wyposażenie. Tomasz zwraca uwagę, że posiadamy rozum zamiast pazurów. Skoro tak, to posługujemy się rozumem do organizowania wspólnoty, do porządkowania jej życia. I to jest całkiem naturalne. Tu się właśnie też wyraża ta nasza społeczna natura w umiejętności organizowania sobie wspólnotowego życia. Jeśli żyjemy w jakiejś grupie, chociażby we wspólnocie rodzinnej, dzielimy się obowiązkami. Ktoś odpowiada za prace domowe, ktoś odpowiada za finansowy aspekt tej rodziny, ktoś odpowiada za jeszcze inne sprawy. Dzielimy się zadaniami, dzielimy się obowiązkami, porządkujemy sobie to funkcjonowanie, ale druga sprawa, również ważna, to porządkujemy tak, żeby to było dobre, a zatem rozumnie wybieramy, że najlepszym rodzajem relacji, jaką możemy stworzyć, to jest relacja oparta na przyjaźni. Najtrwalsza, najbardziej służąca człowiekowi, najlepiej odpowiadająca rozumnej naturze człowieka. Czym w takim razie jest ta przyjaźń, że warto ją nawiązywać, warto się wiązać przyjaźnią? Jest ona ni mniej, ni więcej, tylko właśnie relacją osobową. Proszę zobaczyć,
Jest to wzajemna miłość i życzliwość. Wzajemnie obdarzamy się w przyjaźni tą miłością i życzliwością. One są niezbędne, trudno sobie wyobrazić bez życzliwych odniesień przyjaźń, choć można sobie wyobrazić, jak Państwo zobaczą niebawem, życzliwość bez przyjaźni. Kochać kogoś miłością przyjacielską oznacza po prostu chcieć dobra tej osoby. A zatem będzie przyjaźń albo wprost cnotą, albo czymś związanym z cnotą. Hasło cnota jest takim hasłem, które wyprzedza troszeczkę nasze mini wykłady i tematy podejmowane tu w pewnej kolejności. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że chodzi tu o pewien czynnik dobra, czyli o dobre postępowanie, o postępowanie, które przynosi w swoich efektach dobro. Skoro w przyjaźni chcemy dobra drugiej osoby, to znaczy, że przyjaciele są ludźmi cnotliwymi, kierującymi się w swoim postępowaniu cnotami. Kolejna sprawa to to, co daje przyjaźń człowiekowi. My często, tak może trochę nie do końca szlachetnie, dopytujemy o to, jakie korzyści z pewnych rzeczy mamy. Otóż, choć w przyjaźni te korzyści nie są celem samym w sobie, przynajmniej w tej przyjaźni w najwłaściwszym tego słowa sensie, to jednak są pewnymi skutkami ubocznymi, które powodują, że my czujemy się dobrze, chciałoby się powiedzieć wręcz kwitniemy w tej relacji. Oczywiście pierwszym ze skutków będzie przyjemność. Dobre postępowanie, nastawione na dobro, przynoszące w efekcie dobro, daje człowiekowi przyjemność. Także wspomnienie tego postępowania daje przyjemność. Również nadzieja na dobre życie to jest coś, co jest efektem powiązania przyjaźnią. Czyli jesteśmy w relacjach z przyjaciółmi, z przyjacielem lub bądź przyjaciółmi i to nam daje nadzieję na dalsze dobre postępowanie. Proszę zobaczyć, jeśli my myślimy o relacji z przyjaciółmi, zazwyczaj napawa nas to właśnie nadzieją, pewnym optymizmem na przyszłość. Mogą się dziać różne rzeczy, ale jeśli są przyjaciele, czym mamy się martwić? Pewne trudności zawsze są do pokonania, a przyjaźń daje nam wciąż nieustającą nadzieję na dobre życie. Przyjaźń także w skutkach owocuje radością i szczęściem. Radość jest efektem życia we wspólnocie, zaś szczęście, jak Tomasz zauważa, jest efektem realizacji kontemplacji i życia zgodnego z cnotami. Kontemplacji, czyli radowania się poznaną prawdą i wykorzystywania poznanej prawdy do dobrego działania, do dobrego postępowania. To jest jakby ten cel człowieka, zadanie człowieka, które najładniej, najlepiej, najszlachetniej realizuje się według Tomasza właśnie w relacji przyjaźni. Przyjrzyjmy się bliżej, jakim typem przyjaźni konkretnie warto, abyśmy się wiązali, w jaki sposób nawiązywać relacje przyjaźni. Przede wszystkim to, co już troszeczkę wybrzmiało, czyli że prawdziwa przyjaźń polega w większym stopniu na tym, że my kochamy, aniżeli jesteśmy kochani. Oczywiście jest tak, że potrzeba bycia kochanym jest jedną z potrzeb, które w nas się pojawiają i chcemy być kochani, ale Tomasz zwraca uwagę, że nie na tym polega istota przyjaźni. To nie należy do istoty przyjaźni, że my jesteśmy kochani, tylko że kochamy. Dlaczego? Dlatego, że kochać oznacza po prostu dobrze działać, czyli wracamy do naszego tematu cnót i dobrego postępowania, dobrego działania. W większym stopniu więc przyjaźń polega na dobrym działaniu, aniżeli na dobrym odczuwaniu, czyli na byciu kochanym. I choć większość ludzi chce być przede wszystkim kochana, to warto pamiętać o tym, że bycie kochanym oznacza dobrze
odczuwać, dobrze czuć. Natomiast kochać oznacza po prostu dobrze działać. Przyjaźni, skoro ona polega w większym stopniu na kochaniu, to z tego, że kogoś kochamy, wynika dalej, że chcemy jego dobra, ale żeby właściwie realizować, troszczyć się o to dobro przyjaciela, potrzebujemy też i jakiegoś właściwego wyposażenia my sami. A zatem musimy my posiadać pewne usprawnienia kierujące nas do dobra, byśmy umieli mądrze rozpoznawać, odczytywać, co będzie dobre dla naszego przyjaciela i jak się o tę relację i o przyjaciela troszczyć. Przyjaciel, jak mamy się o niego troszczyć? Otóż przyjaciel w przyjaźni, która jest właściwie prawidłowo budowana, traktowany jest, postrzegany jest jako dobro samo w sobie. Jako, chciałoby się powiedzieć tak nowoczesnym językiem, wartość sama w sobie. Trwanie tej relacji jest czymś cennym, wartościowym, a przyjaciel jest dobrem samym w sobie i nie jesteśmy z nim związani dlatego, że czerpiemy z tego jakieś korzyści bądź pewną satysfakcję, tylko że po prostu on sam jest wart tego, co dobre. Dlatego określa się ten typ dobra, to odniesienie jako bonum honestum, dobro szlachetne, czyli dobro warte osiągnięcia ze względu na nie samo. Taka przyjaźń, jeśli ją nawiążemy, jeśli uda nam się ją zbudować, będzie relacją trwałą, niezmienną, a zaufanie, które zbudujemy, troszcząc się o te relacje, będzie obustronne i będzie taką cechą charakterystyczną tej relacji opartej na dobru szlachetnym. Przyjaźń oparta na dobru szlachetnym, w którym przyjaciel jest dobrem samym w sobie, określana jest także jako przyjaźń doskonała. Aby ją nawiązać, potrzeba dużo czasu, wzajemnego przyzwyczajenia się do siebie, poznania siebie, ale także, tak jak już wspominałam, pracy nad samym sobą. Punktem wyjścia do zbudowania przyjaźni doskonałej jest także właściwy stosunek do samego siebie. Zacznijmy od tego, że musimy kochać siebie jako osoby, jako byty rozumne, to co w nas jest najcenniejsze, najwartościowsze. Jakby musimy poznać, chciałby się powiedzieć, własną godność siebie jako osoby, to co w nas jest najwartościowsze, czyli naszą rozumność, naszą naturę rozumną i to w sobie cenić i doceniać, po to, by móc to samo docenić i dostrzec w drugiej osobie i na tym budować, czy w oparciu o to budować relacje przyjaźni. A zatem warto troszczyć się o samodoskonalenie, dlatego że ono właśnie będzie punktem wyjścia do nawiązania relacji, właściwej relacji przyjaźni z drugą osobą. Mogą być także pewne relacje, które określamy jako przyjaźń poprzez pewne podobieństwo, jakiś stopień podobieństwa do przyjaźni doskonałej. Są to te poniższe, wymienione tutaj w wykresie, jako przyjaźń nastawiona na przyjemność i przyjaźń nastawiona na pożytek. One mają o tyle podobieństwo do przyjaźni doskonałej, o ile panuje tu pewna wzajemność, ale ta wzajemność jest już nieco inna. O co by chodziło w tych kolejnych pseudo, chciałoby się powiedzieć, przyjaźniach? W przyjaźni nastawionej na przyjemność, tym czym obdarowują się wzajemnie osoby nią powiązane, to jest właśnie przyjemność. Czyli gwarancją trwania tej relacji, ona nie będzie tak trwała jak przyjaźń doskonała, będzie wzajemne obdarowywanie się tym, co niesie przyjemność, co daje przyjemność. Zdarza się, że jesteśmy z kimś powiązani relacją, dlatego że, no właśnie, relacja daje przyjemność. Fajnie spędzamy wspólnie czas,
śmiejemy się, jest wesoło i jakby to fajne spędzanie wspólnie czasu jest celem. Przyjemność więc jest celem, natomiast dobro przyjaciela, dobro osoby, z którą jesteśmy powiązani relacją, schodzi na dalszy plan, jest środkiem do osiągnięcia przyjemności. To jest jakby ta kwintesencja relacji opartej na świadczeniu przyjemności i otrzymywaniu przyjemności, która ma pewne podobieństwo do przyjaźni. Że nie dobro przyjaciela, nie sam przyjaciel, tylko to, co otrzymujemy w efekcie. Jest to w pewnym sensie sprowadzenie osoby do poziomu jakiegoś środka, który służy nam osiągnięciu innych celów. Niezbyt to ładnie brzmi, niezbyt elegancko, ale tak się czasem zdarza. Warto zaznaczyć jednak, że przyjemność może być także skutkiem ubocznym, to już wiemy, trwania przyjaźni doskonałej. Trudno sobie wyobrazić, że przyjaźń trwała, przyjaźń, która polega na tym, że dobro przyjaciela jest celem samym w sobie, nie dawałaby nam przyjemności, nie skutkowałaby przyjemnością. Wiemy, że skutkuje, ale jest jakby efektem ubocznym, a nie celem w samym w sobie. Tym jakby przyjemność w przyjaźni doskonałej i opartej na, jako główny element, główny cel, tym się różnią. Przyjaźń oparta na przyjemności będzie o tyle nietrwała, o ile przyjemność jest czymś, co związane jest z naszymi doznaniami zmysłowymi. Proszę zobaczyć, zdarza się, że coś daje nam przyjemność, coś skutkuje przyjemnością, dopóki swoiście się nie nasycimy, nie nacieszymy tym, co daje przyjemność, a wtedy szukamy czegoś innego, co będzie dawać przyjemność. Jeśli osoba, z którą utrzymujemy kontakt tylko dlatego, że te kontakty przynoszą nam przyjemność, może nas swoiście znudzić i ten rodzaj przyjemności, który niesie ze sobą ów kontakt, może nas znudzić, będziemy szukać innych kontaktów i innych relacji. A zatem nie ma tu trwałości, natomiast gwarancją utrzymania relacji będzie fakt, że obdarowujemy się tą przyjemnością i ona nas do pewnego momentu jakoś zadowala, czy cieszy, czy satysfakcjonuje. Podobnie dzieje się z przyjaźnią nastawioną na korzyść, na pożytek. Tutaj ważne jest obdarowywanie się właśnie pewnymi korzyściami. Dwustronne, wzajemne znów. Musimy tu pilnować tej wzajemności. Wygląda to niezbyt też ładnie i elegancko, bo przypomina bardziej wymianę handlową, tak? Ty mi świadczysz jakieś korzyści, ja tobie. I utrzymujemy tę relację, dopóki te korzyści nas dwustronnie satysfakcjonują i są nam potrzebne. A zatem ta relacja także nie będzie trwała. Korzyść będzie celem samym w sobie, natomiast przyjaciel będzie środkiem do celu. Chciałoby się powiedzieć nie tyle przyjaciel, co osoba, z którą my nawiążemy tę relację. Będzie środkiem do celu, dlatego że ona nam świadczy jakieś korzyści, my odwzajemniamy się także jakimiś korzyściami, oferując coś, co możemy oferować. Nie są to więc te dwie odmiany przyjaźnią w sensie właściwym. W sensie właściwym przyjaźnią będzie owa przyjaźń doskonała, czyli ta, w której, jeszcze raz wspomnę o tym, dobrem, przyjaciel jest dobrem wartym osiągnięcia ze względu na niego samego, a nie ze względu na to, jaką nam daje ta relacja przyjemność, bądź jakie wynikają z relacji korzyści. Oznacza to, że dobitnie i wyraźnie, że przyjaźń doskonała jest odmianą miłości osobowej, odmianą miłości na poziomie dilectio, w której istotną rolę odgrywa istnienie człowieka, a dokładnie jego przejaw w postaci realności. Dlatego możemy mówić, że przyjaźń jest relacją bezinteresowną, jest pewną współobecnością
osób, byciem dla siebie, ze względu na to, że istniejemy. Sam fakt, że jesteśmy, jest czymś ważnym, czymś, na podstawie czego możemy budować relacje przyjaźni i w niej wystarczy nam, że ta osoba istnieje i jest. To istnienie jest niezastąpione, niepowtarzalne. Wiemy, że każde istnienie człowieka jest niepowtarzalne. W tej relacji także istnienie naszego przyjaciela jest niepowtarzalne, niezastąpione, jedyne w swoim rodzaju. W osobowej relacji przyjaźni cieszy spotkanie, a rozstania nie stanowią jakiegoś poważnego powodu do smutku, rozpaczy czy większej tęsknoty. Spotkania przyjaciół, nawet po wielu latach, gdy los ich rozdziela, powoduje, że mieszkają z dala od siebie, stanowią źródło radości i dają takie poczucie, że wciąż ta relacja jest taka sama. To znaczy, spotykamy się i choć minęło wiele lat, wydaje się, że to było wczoraj, tak? Że ciągle ta współobecność trwa, że pod tym względem nic się nie zmieniło, że możemy sobie wzajemnie ufać. Przyjaźni towarzyszą pewne dodatkowe działania, które nie zawsze dadzą się wprost z nią utożsamić, ale trudno sobie wyobrazić, że nie byłoby ich w relacji przyjaźni. Przyjrzyjmy się jeszcze tym działaniom. Nazwałam je towarzyszkami przyjaźni, gdyż, tak jak wspomniałam, trudno sobie wyobrazić, że w przyjaźni one by nie wystąpiły. Chodzi o życzliwość, wspominaną już wcześniej, o dobroczynność i o zgodę. Czym one są po kolei? Przyjrzyjmy się im. Życzliwość jest pragnieniem dobra dla drugiej osoby i gotowością woli do realizacji, do postępowania za tym pragnieniem, podążania za tym pragnieniem. Wola chce to spełnić. Oczywiście jest tak, że chcemy dobra naszego przyjaciela i chcemy je zawsze realizować, natomiast bywa też tak, że naszą życzliwość budzą osoby obce, nieznajome nam, że nasza życzliwość pojawia się nagle, niespodziewanie jest, chciałoby się powiedzieć, pewnym odruchem niemalże pojawiającym się automatycznie, co oznacza, że po prostu druga osoba, inni ludzie budzą w nas życzliwość. A zatem możemy powiedzieć, że życzliwość uzupełnia przyjaźń, jest jakimś znakiem wskazującym na to, że przyjaźń trwa, natomiast nie da się wprost utożsamić z przyjaźnią. Czyli możemy powiedzieć, że przyjaźń bez życzliwości nie byłaby przyjaźnią, natomiast może być życzliwość bez przyjaźni. Z kolei dobroczynność jest czynieniem dobra drugiej osobie. Jeśli wyświadczamy dobro dla samego dobra, bez żadnego powodu czy przyczyny, możemy mówić, że jest ono wtedy ściślej związane z przyjaźnią. Natomiast nie musi. Wiemy, że świadczymy dobro różnym osobom, niezwiązanym z nami relacją przyjaźni. Po prostu po to, żeby zwyczajnie komuś pomóc. I wreszcie zgoda. Ostatnia z towarzyszek przyjaźni, która jest związana, można powiedzieć, w najwyższym stopniu z miłością, dlatego że Tomasz mówi, że miłość powoduje, że serca ludzi zgadzają się, łączą się w czymś jednym. A zatem zgoda będzie jak najbardziej towarzyszyła przyjaciołom, powiązanym przyjaźnią jako osobową relacją miłości. Przyjaciele będą starali się zawsze zgadzać, chciałoby się powiedzieć, dogadywać wspólnie tak, aby panowała pomiędzy nimi zgoda jako pewnego rodzaju jedność myśli, poglądów. A ta jedność także nie tylko wynika z miłości, ale również z posiadania cnót,
wracamy do tematu dobrego postępowania i chcenia dobra dla drugiej osoby. Zgoda jest też jakby z tym po części związana. Są to więc te trzy towarzyszki przyjaźni, które pojawiają się czy towarzyszą relacji przyjaźni, a które nie muszą koniecznie być wyłącznie tylko w przyjaźni, mogą występować gdzieś indziej, natomiast tak jak wspominałam, trudno sobie wyobrazić przyjaźń bez tego, że zgadzamy się, potrafimy się porozumieć wzajemnie, że świadczymy sobie dobro i że po prostu jesteśmy wobec siebie życzliwi. Szanowni Państwo, kończąc nasze rozważania na temat relacji przyjaźni, warto dodać czy zaznaczyć, że właściwie wszystkie te towarzyszki przyjaźni można by je potraktować jako pewną podstawową odmianę miłości w wersji odpowiedniości natur, connaturalitas. Ciekawe wydaje się to, że connaturalitas, czyli ta miłość na poziomie odpowiedniości natur realizowana w człowieku, czy ta, która się realizuje w człowieku, realizuje się jakby na poziomie natury ludzkiej, czyli na poziomie rozumności. Stąd te zachowania w postaci czy to zgody, czy życzliwości, czy dobroczynności będą pewnym uzupełnieniem czy wypełnieniem jakimiś treściami osobowej relacji przyjaźni. Przyjaźni, która no właśnie jak w najwyższym stopniu odpowiada naszej rozumnej naturze. Wydaje się, że przyjaźń tak ujęta, tak rozumiana jako trwała relacja, jako relacja, w której ktoś jest ważny ze względu na to, że po prostu jest. Jest w najwyższym stopniu człowiekowi potrzebna i najbardziej wymagana do tego, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, rozwijać się i żyć. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne mini wykłady. Do widzenia.